Przyjaciele, ja chciałbym dzisiaj podzielić się z wami takim poselstwem, które jest bardzo bliskie mojemu sercu. Już jakiś czas temu, kiedy to pojąłem, zacząłem też czytać Biblię w tym kontekście, poszerzając się. Mianowicie chcę powiedzieć do was o sile zespołu. Uważam, że jest to temat, który czasami jest pozostawiony trochę z boku. Mówimy dużo i bardzo dobrze na temat indywidualnego rozwoju, indywidualnego wzrostu, ale niekoniecznie jakby rozumiemy całą formułę zespołu. Stąd bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj w takiej konfiguracji i że mogę trochę o tym powiedzieć. Kiedy się nawracamy, kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, tak? Generalnie nasze życie przewraca się do góry nogami. A przynajmniej powinno. Ale wszystko staje się nowe, tak? Stare przeminęło. W tym naszym życiu, po nowym narodzeniu, możemy wyróżnić takich kilka etapów, kilka faz. W takim uproszczeniu, żeby przejść przez nie. Pierwszym jest budowa fundamentu. Wiele na ten temat mówimy, wiecie doskonale, fundament jest bardzo ważny, żeby iść dalej, żeby zacząć stawiać mury, trzeba zbudować fundament. Drugim jest praca nad swoją duszą. Czyli tak naprawdę to jest dalej jakby wdrażanie tych fundamentów do swojego życia. Idąc dalej, kolejny etap, tak? Już dochodzimy do tej całkowitej wymiany poglądów na Bożą prawdę, zgodę z tą Bożą prawdą. Dalej, cztery, indywidualny rozwój każdego z nas, szukanie Boga. Tu już mamy ten etap takiego cały czas indywidualnego praktykowania wiary. I piąty etap to prawidłowe odczytanie się. I to w tym momencie nie ma znaczenia, czy chodzi tu o urzędy Boże, o jakiś rodzaj służby, o wsparcie, czy o pomoc. Chodzi o odczytanie się. I ten szósty, w tym uproszczonym podziale, ten szósty etap, tak? To wiara w to nasze powołanie i czynna służba. No bo dowiadujemy się wtedy, że tak naprawdę już nic innego nie ma znaczenia. Dowiadujemy się, kim z perspektywy funkcji jesteśmy w Królestwie. Zaczynamy w to wierzyć i żyć. Do kiedy? Do końca. Do końca naszego pobytu tutaj, chyba że wcześniej wróci Jezus. I teraz dobrze to jest, dobrze rozumieć, tak? Bo o ile fundamenty trzeba zbudować, to jest oczywiste, to też na samych fundamentach nie możemy poprzestać. To jest etap, który trzeba przejść. Fundamenty trzeba wdrożyć, one się muszą stać częścią nas, tak? I idziemy dalej. Jeśli celem samym w sobie stanie się też dla nas praca nad naszą duszą, tak? Zbudujemy sobie taki rodzaj sportu, tak? To, co powiedziała też wcześniej dzisiaj Agata, staniemy się psychologami. To jest przejściowy etap. On ma spowodować, że nasza dusza nie będzie zniekształcała przekazu z naszego ducha. Że pod wpływem naszych indywidualnych zaburzeń będziemy fałszowali głos Boga zarówno do naszego życia, jak i ten na zewnątrz. Więc jak najbardziej trzeba się z tym uporać, ale to też nie jest cel sam w sobie. Nie dochodzimy do tego, że w tym momencie praca nad duszą to jest to wszystko, i doszukujemy się, i szukujemy, idziemy dalej. To ma nas do czegoś doprowadzić. Jeśli nie odrobimy pracy domowej w tych punktach, to też się prawidłowo nigdy w 100% nie odczytamy. A to powoduje, że nasza służba będzie nieefektywna. Mi bardzo zależy, żeby moja, nasza, wasza, nas wszystkich służba, żeby była efektywna.
żeby byliśmy efektywni w tym, co robimy. Dlatego też dzielę się z tym z wami. I teraz te wszystkie fazy wzrostu, one są niezbędne z perspektywy życia każdej jednostki, każdego jakby indywidualnego człowieka. Ale dzisiaj chcę mówić trochę o innych rzeczach. Bo to nie jest koniec zagadnienia. To nie wyczerpuje tematu funkcjonowania nas wszystkich w Bożym Królestwie. Nie wyczerpuje. Zastanawialiście się kiedyś? Może. Bo ja tak. Po co Bóg stworzył anioły? Wielki Bóg, Stwórca, ma wszystko, może wszystko. Po co mu w ogóle anioły? Jest duchem, może się teleportować, może robić wszystko, ale jednak anioły są, tak? Okazuje się, że Bóg wcale nie chce być sam, i wcale nie chce też działać sam. Anioły razem z Bogiem, razem z nami stanowią pewien zespół. Zespół, który jest zamysłem samego Boga. To On to tak wymyślił. To Jemu się upodobało. Właśnie w ten sposób. Ten zespół, On też ma swoją strukturę. Na jej czele stoi Bóg. Później jesteśmy my, tak. A później są aniołowie, którzy pełnią funkcję pomocniczą. Tak. W liście do Hebrajczyków możemy sobie poczytać o tym, że są duchami pomocniczymi. To służba pomocy, tak? I teraz zarówno ludzie narodzeni z Bożego Ducha, czyli Kościół, jak i aniołowie, mają na swoich poziomach strukturę. Mają hierarchię. Nie jest to jednak taka hierarchia tak do końca, jak po ludzku. Jest ona pojmowana w systemie tego świata, ale jak najbardziej ta hierarchia i ta struktura jest. Kiedy czytamy historię pokolenia Adamowego, tak? Widzimy też, że Bóg nie chciał, aby człowiek był sam i aby działał sam. To On powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie. To był Jego zamysł. I teraz chodzi mi o to, żebyśmy wszyscy jakby dobrze spojrzeli na to, że z jednej strony Bóg powołuje nas, każdego z nas, imiennie i indywidualnie, ale z drugiej strony przewidział dla nas pewną skuteczną formę działania w ramach wspólnoty Kościoła czy zespołu. Jakbyśmy teraz tego nie nazwali. No a Jezus? Po co mu byli apostołowie? Po co mu byli uczniowie? Przecież generalnie mógł też to w ogóle wymyślić wszystko inaczej. Po swoim zmartwychwstaniu może mógł się pojawiać wielki napis zamiast chmur, albo w kształcie chmur. Jezus zmartwychwstał. Każdy by widział. No nie. Wiemy już też oczywiście, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, ale jednak Jezus powołał zespół, który po Jego śmierci, zmartwychwstaniu, składał świadectwo o Nim. Tak mu się upodobało. I tak to sobie wymyślił. Są takie dwa najważniejsze od strony praktycznej powody działania w ramach zespołu. Pierwszy to jest większa siła rażenia i większy zasięg. W 5 Mojżeszowej 32-30 czytamy, że jeden może pokonać 1000, a dwóch 10 000. Wiecie, jak usłyszałem te słowa, zawsze byłem matematyczny, ja się z nimi zgodziłem. To była jedna z pierwszych prawd, kiedy ja zacząłem w ogóle rozważać siłę zespołu. To znaczy, że jeśli ja w modlitwie
tak w prosty sposób rozumowałem, występuje przeciwko jakimś demonicznym siłom, tak? To powiedzmy, urwę łeb tysiącu, tak? Ale jak wezmę Rafała i się ze mną zgodzi, to położymy 10 tysięcy, nie? I tak dalej, w każdym innym obszarze. Z perspektywy efektywności to ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie. I drugi, tak? Kształtowanie nowego pokolenia. Rzekłbym nawet, że co do istoty, to wręcz nawet nie kształtowania, klonowania, co do samej istoty, tak? Praktyczne wyposażanie uczniów, tak? Czyli klonowanie, tworzenie tych uczniów praktycznych, wyposażanie i powielanie pewnego wzorca. Teraz tak. Wiemy doskonale, że nie każdy człowiek jest powołany na przywódcę. I to w żaden sposób nie czyni go gorszym. Po prostu ma inną funkcję. Ma inną funkcję. Te fazy wzrostu, o których mówiłem wam wcześniej, są to po to, aby każdy człowiek uporał się z odrzuceniem, z niedowartościowaniem, ze spełnianiem oczekiwań innych, z dzieciństwa rodziców, później partnerów, nauczycieli, znajomych i tak dalej, i tak dalej. Aby każdy człowiek mógł realnie odpowiedzieć na to pytanie, kim jest z perspektywy funkcji. Funkcji w Królestwie Bożym. To, co powiedziałem wcześniej. Bóg powołał nas do działania w ramach zespołu. Jakbyśmy je nazwali, tak? Kościołem, wspólnotą, zastępem, rodziną, armią, zespół. Mamy działać jako zespół. Kiedyś Artur nauczał o czterech poziomach jedności pomiędzy ludźmi w Królestwie, pomiędzy ludźmi narodzonymi z Bożego Ducha. Nie będę wymieniał wszystkich. W tym ostatnim, najwyższym poziomie, to już nie tylko chodzi, żeby była jedność myśli, jedność zdania, tak? Ale także przyjaźń, wspólny kierunek i wspólny cel. Wspólna wizja. To jest ten najwyższy poziom jedności. To jest ten poziom, kiedy zespół może być czymś ponadnaturalnym. Kiedy zespół nie jest jedynie jakąś instytucją, czymś zarejestrowanym w jakimś urzędzie czy rejestrze stowarzyszeniem, co ma pieczątkę. To jest coś, co powstaje na poziomie serca. Coś, co powstaje na poziomie wspólnych pragnień, celów i dążeń. To jest coś, co tak naprawdę jakby nie da się po ludzku rozmontować. To stoi ponad tym. Jest fundament, jest jedność myśli, jest jedność zdania. To jest fundament. Tu szpilki nikt nie włoży. Nie ma prawa. Jest jeden głos. Jest też realna przyjaźń. I takie same pragnienia. Takie same pragnienia. W zależności od funkcji, one się mogą różnie uwidaczniać u poszczególnych osób. Tak jak powiedziałem, nie każdy jest na froncie. Ale to jest coś, co bardzo mocno scala. I teraz ten element, on musi być połączony z głębokim zrozumieniem właśnie zespołu jako całości, jako pracującej maszyny i naszej roli w tym zespole. Wiecie, to bardzo ważne jest z perspektywy naszego rozwoju, wzrostu, życia z Bogiem, tak? Żeby jakby budować swoje życie. Ale dobrze też jest pójść krok dalej. Jeśli jestem gdzieś, sercem, w zespole, to kim ja jestem? Obejrzeć sobie duchowo ten zespół. Obejrzeć i znaleźć się w nim. Zespół to połączenie ludzi w ramach świetnie działającej struktury, w którym każdy ma swoje miejsce. Każdy ma swoje miejsce. Jest zjednoczonych ze sobą na poziomie serca, realnej przyjaźni i tego, co mówiłem wcześniej, o tym najwyższym poziomie zjednoczenia. Niestety, to co obserwuję, wiele osób po tak zwanym swoim wyjściu na wolność przestaje to rozumieć. Przestaje rozumieć te zasady, że jeden może pokonać 1000, a dwóch 10 tysięcy.
już są wolni, są bezpieczni. Wiecie, jeśli realnie człowiek mówi, że ma na sercu szerzenie królestwa, tak, to musi też rozumieć te prawdy. Bóg się nie pomylił, pisząc to. Nie pomylił się, powołując Kościół jako ponadnaturalną instytucję. Czy zespół, jak mówię w tym przypadku, tak? Coś, co działa na poziomie lokalnym, tak? Bo nie mówię tylko oczywiście o zespole, czy o kościele, który jest jakimś enigmatycznym sformułowaniem, gdzie ludzie się nie znają, bo żeby mogło dojść do tego najwyższego zjednoczenia, tak? Żeby można było powiedzieć, że jest jedność myśli, jedność zdania, że jest przyjaźń, wspólna wizja i wspólny kierunek, to ludzie muszą się znać i muszą być ze sobą. Więc o takiej formule kościoła, czy zespołu mówię, tak? Oczywiście mówię o zdrowych, a nie o jakichś zespołach religijnych czy ekumenicznych, no ale to zakładam, że jest oczywiste. I ci ludzie, tak naprawdę, ich wpływ i efektywność są dużo mniejsze. Każdy człowiek, który działa w pojedynkę, nie wykorzystuje do końca potencjału, który ma. Bo jeśli w umiejętny sposób połączy się z innymi, takimi samymi jak on, to ich siła rażenia będzie większa. Chcę wam coś zobrazować, tak? Powiedziałem wam, że jest to temat dla mnie bliski, ja go sobie przeżywam. Kiedy prawidłowo poruszamy się w kategoriach zespołu, to twój sukces jest również moim sukcesem. Ja to tak mam. Nie muszę uczestniczyć w czymś, co wy robicie, na przykład fizycznie, żebym ja w ogóle się czuł, że to jest moje. I żebym się z tego cieszył. Kiedy Łukasz Popiołek lata z ewangelizacjami między blokami w Krakowie, to ja mówię, Kraków mamy zabezpieczony. W Krakowie działamy. On nawet tego nie wie. On jest na ewangelizacji. A jestem z nim. Potworzę z nim zespół. I się modlę od ewangelizacji. Kiedy Krystian zrobił pierwsze świadectwo w Rzeszowie, tak to nawet jest nasze. Cieszyłem się jak głupi. Pierwsza ewangelizacja. Spotykam młodych ludzi. Od razu świadectwo uzdrowienia. Zrozumcie, nie ma w zespole czegoś takiego. Oni w Krakowie, my w Warszawie. On w Rzeszowie. Nie ma czegoś takiego. My. My w Krakowie, my w Warszawie, my w Rzeszowie i my wszędzie jeszcze gdzie indziej. My. My. Jeśli by się komuś przytrafiła porażka, to nie jest tak, o, ten się pomylił, wywinął się. To będę też się jakby utożsamiał z tym, jak tak naprawdę podnieść jak najszybciej ich skutki albo człowieka. Jak? W jaki sposób temu przeciwdziałać? Ja tak to przeżywam. Tak sobie z tym żyję. I zależy mi na tym, żebyśmy jakby na zespół spojrzeli szeroko. Jest ogromna różnica między tym, co mówimy, a tym, co prezentuje świat. Włączyć jakikolwiek portal społecznościowy. Ile ludzi, nie wiem, tu ma parcie na szkło. Sami coache, trenerzy, wysyp i tak dalej. Wszędzie. Wszędzie. To odczytanie się, a przerobienie wcześniej tych faz jest mega ważne dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, dla zespołu jako całości. Ma to ogromne znaczenie. Będę wam to za chwilę dalej udowadniał, czy wykazywał. Zespół
nie może też składać się z samych przywódców. Jesteście w stanie sobie wyobrazić firmę produkcyjną, która ma 10 prezesów i żadnego pracownika? Znaczy, ja widziałem, raz próbowała taka powstać, ale z nastawieniem napróbowała. To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby byli sami przywódcy w zespole. Niemożliwe też jest w praktyce, aby w całości zespołu byli sami prorocy. Chociaż proroctwa będą dobre i zdrowe, to ktoś później ten materiał musi gdzieś ponieść. Coś z nim trzeba zrobić, bo inaczej zrobi się prorokowanie dla prorokowania. Zespół nie może składać się też z samych duszpasterzy. Bo jest spore ryzyko, żeby się zamienił w klub wiecznego przytulania, wiadolenia, wybaczania. Wiecie, ja przerysowuję celowo trochę, bo na wszystko jest miejsce, tak? Na przytulanie jest miejsce, na wybaczanie. To są bardzo ważne rzeczy. W odpowiedniej fazie wzrostu i w odpowiedniej proporcji. Ale nie można zastąpić ewangelizacji wieczorami przytulania. Tak? No nie można zastąpić. Więc nie może zespół składać się też z samych duszpasterzy. A wyobrażacie sobie, jakby teraz był tutaj zjazd nauczycieli? Jeden rząd trzeba by było wynieść, byłyby same księgi, tak? Zaraz zostałby zarejestrowany Związek Nauczycielstwa Chrześcijańskiego, potworzyłyby się frakcje, tak? I przez godziny czy tygodnie byłyby analizy, co Jezus miał na myśli, mówiąc słowo amen. To jest bardzo ważne, ale również to musi być odpowiednio podane. Pokazuję wam, że struktura w zespole to nie jest przypadek, że ona jest zróżnicowana. To nie jest przypadek. Zresztą zespół też nie może się składać z samych ewangelistów. Wiecie, bo skutki tego widzieliśmy będąc w Kenii. Nikt nie nauczył tych ludzi żyć. 80 czy 90% ludzi pytanych, czy spotkałeś Jezusa, spuszczało głowę, mówiło, tak, jestem zbawiony. A widać było, że ich życie jest w rozsypce i dopiero ciągnąć ich za język w ogóle, wypytując, próbując podnosić, okazywało się, że kompletnie nic nie wiedzą. Ewangelista przeprowadza do Jezusa, a to jak piek sztafetowy, przekazuje później pałeczkę innemu, który prowadzi i buduje. Wszystko to w zespole musi być spięte przez apostolstwo. Musi być spięte. Bo tylko apostołowie mają najpełniejszy obraz sytuacji i wgląd duchowy i wiedzą, na co kłaść nacisk w danym czasie i w danym miejscu. Zobaczcie, w tym samym czasie zupełnie inaczej może działać strategia rozwoju w Rzeszowie, inaczej w Krakowie, inaczej w Kenii. Bo z czym innym, tak, mamy na przykład do czynienia. Zupełnie z czymś innym trzeba się rozprawić. Znowu, to wielokrotnie powtarzane od wczoraj, nie ma schematu. Nie ma jednej bazy, która jest do zastosowania jeden do jednego wszędzie. Bo by Duch Święty był niepotrzebny. Wystarczyłoby przeczytać 4 książki i człowiek by wszystko mógł zrobić. Ale to nie o to chodzi. Poszerzamy się, tak? Ale nie wyłączamy działania Ducha. Nie wyłączamy działania darów duchowych. I tego, żeby Duch Święty nam usługiwał i wskazywał konkretne kierunki czy rozwiązania. I to, co chcę powiedzieć, bardzo ważne, bo powiedziałem, że jakby apostolstwo spina to wszystko, ale nie oznacza to,
że apostołowie zawsze muszą być najlepszymi ewangelistami, prorokami, nauczycielami i tak dalej. To często tak jest, szczególnie na początku, kiedy powstają nowe zespoły, nowe, nazwijmy to, duchowe struktury, jest wkładziony fundament. Ale dam wam przykład z Biblii. Nie będę się mocno, nie będę czytał całości, ale chciałbym, żebyście to przeanalizowali, postudiowali sobie w domu. Druga księga Samuela, 23 rozdział, od 8 do 39, oraz pierwsza księga Kronik, 11 rozdział, nie, od 11:10 do 12:41. Co tam widzimy? Tam widzimy strukturę rycerzy Dawida. Każdy fragment Biblii, który opisuje tą strukturę tych rycerzy Dawida, zaczyna się mniej więcej tak, że na początku czytamy imiona trzech najwybitniejszych rycerzy Dawida w kolejności od ich wielkości. Czytamy. Pierwszym jest Joszeb Baszebet i są zapisane jego zasługi, tak? Położył włócznią 800. Drugim jest Eleazar i też zapisane są jego zasługi. Trzecim jest Szama, również opisane są jego zasługi. I jest napisane w wielu miejscach. Ci trzej byli najdzielniejszymi rycerzami Dawida. Jako jednostki, jako rycerze, byli najlepsi, byli najskuteczniejsi, byli najbardziej efektywni. Ci trzej należeli do grupy 30 największych rycerzy armii Dawida i byli w niej najmocniejsi, tak? Ta cała 30 to była taka elitarna jednostka. Taki, wiecie, najlepszy Mossad, no, polski odpowiednik, nie wiem, no, Grom, tak, nic innego do głowy nie przychodzi. 30 najlepszych, 30 wspaniałych i tych trzech w kolejności wymieniali są jako najwięksi indywidualnie. Ale dalej czytamy taką rzecz. Księga Samuela 23, 18, 19. A na czele owych 30 stał Abiszaj. Wywijał on włócznią nad 300, których położył trupem. Miał więc też sławę między tymi 30. I teraz takie zdanie, które zwróci uwagę. Między tymi 30 był poważany. On był ich wodzem, lecz owym trzem nie dorównał. Wielu ludzi boi się, że jak nie będą przywódcami zmianowania, chociaż to nie do końca ich buty, to nie rozwiną swojej służby. Tak przychodzi diabeł też oszukiwać, że się nie da. Ja myślę, że Baszebet, Eleazar i Szama byli zaspokojeni, rozpoznali swoje buty. Byli wspaniałymi rycerzami, wojownikami. Nie umknęło to uwagi, czytamy dzisiaj o tym wszyscy. Ale jednak to Abiszaj, choć nie był najlepszy z tej 30, miał to coś dane przez Boga. To coś, co czyniło go ich wodzem. To coś do tego, aby ustanowić go przywódcą tej 30. To bardzo ważne. On był powołany i obdarowany w tym zakresie. I on też nie miał gula w tym. Musimy to zobaczyć. Dalej, w wersecie 23 czytamy o kolejnym rycerzu, kolejnym wojowniku. Był to Benaja, który między tymi 30 był poważany. I znowu jest. Lecz owym trzem nie dorównał. I co? Dawid postawił go na czele swojej straży przybocznej. Znowu, Benaja miał to coś. Miał to coś w tym kierunku. Był obdarowany i powołany na to stanowisko. Dawid to rozpoznał. Zaufał mu, tak? To bardzo ważne.
Naprawdę, żebyśmy zobaczyli to w duchu. Bo jestem świadomy tego, jak diabeł próbuje to wykręcać i oszukiwać. Dawid w tej historii symbolizuje apostoła. On to widzi. On to rozpoznaje. Rozpoznaje trzech najlepszych w swojej 30. Ale rozpoznaje też powołania Abiszaja i Benai. Wiecie, przechodząc do czasów teraźniejszych i na przykład żargonu piłkarskiego. Apostoł to taki grający trener i kapitan drużyny. Może mieć w zespole świetnych napastników. Oni będą strzelali bardzo dużo bramek. Gazety będą im robiły zdjęcia. Będzie wiele artykułów o nich, tak? Ale ten kapitan, grający trener, jest kluczową i bardzo ważną osobą i nieocenioną w tym zespole też. Każdy ma swoje zadanie. Jeden strzelać, drugi bronić, trzeci rozgrywać, czwarty trenować. To nawet fizjoterapeuta jest potrzebny w tym zespole. Chociaż tego na początku nie widać. Jak tak powiedziałem, zespół też nie może się składać z samych organizatorów, albo odwrotnie, z samych pomocników, tak, też. To oczywiste. Dlatego, wiecie, zatrzymam się chwilę na tym, to uważam, że to jest mistrzostwo świata, to wiecie, często to czytamy, ale tak, żeby spojrzeć na to realnie, to porównanie Kościoła do ciała, uważam, że to jest mistrzostwo świata. Naprawdę. Zobaczcie. Możesz mieć mega dobrą postawę. Możesz być dobrym rycerzem, tak? Czy oglądajcie to w duchu, to co mówię. Ale brak kciuka u nogi spowoduje, że się chwiejesz, że nie jesteś stabilny. Możesz mieć plecy jak skała, klatę taką, łapę taką i władać muszkę, ale brak kciuka spowoduje, że tracisz stabilność i można cię łatwo trafić jako ciało. Ucho. Nie wyprowadza ciosów. Nie jest w stanie. Ale jak ucha nie ma, albo jest niestrawne, to całe ciało jest albo całkowicie głuche, a w najlepszym przypadku półgłuche, pod warunkiem, że drugie ucho się odczytało i pełni funkcję ucha. Bo może być głuchy wojownik. Głuchy. Noga mocno kopie. Sprawna noga mocno kopie. Szybko biega. Ale mózgu nie ma. I może walić cały czas ślepakami. Aż nadyszki dostanie. I to w ogóle nie będzie efektywne. Będzie tylko ładnie wyglądało z pozoru. Ale w rzeczywistości duchowej, tak? Będzie walczyło na zupełnie niewłaściwym froncie. Bo sama w sobie noga jest głupia. Po prostu kopie. Z perspektywy ciała. Nie ma tego oglądu. No dobrze. No to wymieniamy takie rzeczy, które widać. Ale spójrzcie na to inaczej. A paznokieć? Powiedzcie mi, kto chciałby być paznokciem? Jeszcze w przypadku kobiet nieumalowanym. Paznokieć? Przecież generalnie chodzi o to, żeby być piochą, głową, nogą, tak? Co paznokieć? Paznokieć? Ale kiedy się pochylimy chwilę na tym i zastanowimy się, jaka jest funkcja paznokcia? Paznokieć ma funkcję obronną i ochronną palca. Weźcie to, połączcie teraz z objawieniem o pięciu urzędach. Ten paznokieć ochrania i broni apostoła od kciuka. Ten proroka
ten ewangelistę, ten duszpasterza, tak? A ten nauczyciela. Zobaczcie, jak zmienia się perspektywa, kiedy zaczynamy realnie patrzeć z perspektywy całości, z perspektywy całego ciała. Dlatego to, co powiedziałem na początku, te wszystkie fazy, one są jakby niezbędne. Zbudowanie fundamentów, przerobienie tego, żeby realnie określić, kim jesteśmy. Kim jesteśmy, tak? No bo kiedy ciało jest zdrowe, tak? No kiedy, wtedy, kiedy jest całkowicie sprawne, tak? Każdy element, każdy narząd jest zdrowy i w 100% sprawny. Każdy, te, których nie widać, też muszą być zdrowe i też muszą działać, bo ciało będzie nieefektywne. Tylko wówczas ciało wygrywa, tak? Bo jakby infekcja jednego organu powoduje, że już... Czasami pewne infekcje przechodzą na kolejne organy. Obejrzyjcie to proszę w duchu, tak? Myśląc też o nas jako o zespole. No i teraz zobaczcie już, nie mówię nawet o tym, co się dzieje, ale to trzeba zobaczyć przez tę fazę wzrostu. Co jest wtedy z perspektywy takiego ciała, kiedy ucho upiera się i mówi wszystkim, że jest nerkami? Co wtedy jest? To jest problem, jeśli chodzi o efektywność ciała, o efektywność zespołu. Wpisałem sobie to, tak mi się zwizualizowało, wiecie, taki rysunek ciała, jaki powstaje w takich młodych strukturach, jak się wszyscy szukają i definiują. Plecy są cienkie jak patyk, to jest funkcja ochronna, raczej nikt nie chce być plecami, tak? Ale te plecy nie mają żadnych narządów, mają 100 rąk, tak? 100 nóg i 100 mózgów. Takie twory powstają. Dopóki się nie przerobi realnie, indywidualnie tego, jak mu się funkcję pełni w Królestwie, a w Królestwie tak naprawdę czytaj w zespole, w kościele, którym jesteś, którego jesteś częścią. Dlatego trzeba rozpoznać swoje duszy, tak? Odrzucając już... rozprawić się ze swojej duszy z odrzuceniem, chorą rywalizacją, tak? I jeśli ktoś się rozpozna, że jest uchem, to jest bardzo ważna rzecz, to musi zaakceptować to, że jest uchem i żyć tak, jak... Jakby był zawsze uchem, tak? Że jest uchem. To proste. Ucho nie jest od mówienia. Ucho słucha. Następnie wysyła sygnał do mózgu. Mózg to obrabia i wysyła sygnał do ust. A usta mówi. Ale ucho nie mówi samo w sobie. Wracając do żargonu piłkarskiego, zwróćcie proszę uwagę, że kiedy jakiś zespół wywalczy złoty medal Mistrzostw Świata, zespół, to ten sam medal, ten sam, nie większy, nie mniejszy, tak samo wyglądający, tak samo ważący, tyle samo wart, dostają ci wszyscy bramkostrzeli i napastnicy, którzy strzelili tak dużo bramek, ten sam medal dostają ci obrońcy, o których już się tak dużo nie mówi, i ten sam medal dostaje tych, nie wiem, ilu tam jest, 8 czy 9 rezerwowych, którzy siedzą, są z nimi, stanowią zespół, nawet jeśli w tym momencie nie oni byli na froncie. I fizjoterapeuta też dostaje ten medal. Wszyscy dostają medal. Medal wywalczył zespół. Zespół. Chciałem wam przeczytać pewną historię, która mocno mnie zainspirowała z perspektywy zespołu. Jak sobie poczytałem,
se popłakamy. Księga Nehemiasza. Od początku parę wersetów przeczytam. Pierwszy rozdział, drugi werset. Do Nehemiasza przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. Nehemiasz ma coś w sercu. O czymś rozmyśla. Jest gdzie indziej, jest daleko, ale coś mu nie daje spokoju. Ma pierwszą sposobność, tak? I od razu wypytuje o to, co jest dla niego ważne. Pyta ich o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. Ci odpowiadają mu, a oni rzekli do mnie. Ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. Smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Nehemiasz nie zgodził się na to, co usłyszał. Miał wewnętrzny gniew. Nie miał zgody. Przeżył to. Zaczął szukać w tym temacie Boga. Nie dawało mu to spokoju. Postanawia działać. Modli się gorliwie w tej sprawie. Otrzymuje strategię i mądrość. Jak rozmawiać ze swoim królem. Nehemiasz był tam pod czaszem. Efektem jest to, na to pragnienie, najpierw na ten wewnętrzny gniew, który miał na tę sytuację, że coś było dla niego ważne i że poszedł za tym, że postanowił działać. Wziął od Boga tą strategię i mądrość, tak? Uzyskuje zgodę na wyjazd do Jerozolimy i nawet uzyskuje zaopatrzenie na wykonanie części prac. Co tu widzimy generalnie? Nehemiasz dostaje objawienie, tak? I postanawia je zrealizować. Od początku do końca. Zaczyna przygotowywać się do odbudowy murów Jeruzalemu. Po przybyciu do Jerozolimy Nehemiasz, który jest liderem tego objawienia, to w nim powstało. Wielu ludzi zostało w tej Jerozolimie. Pogodzili się z tym. On był daleko, ale to w nim powstało. To on był liderem tego objawienia, tak? Przyjeżdża i rozpoczyna rozpoznanie. Nie działa po omacku i na wariata. Nie działa w emocjach. To nie jest chwilowe uniesienie duszy, o czym mówiła też dzisiaj Agata. To nie tak. To mu nie daje spokoju. On o tym myśli. Przygotowuje się do tego. Dokonuje szczegółowego przeglądu istniejącego stanu murów. Przeczytajmy ten kawałek od 2.11 do 16. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natknął mnie mój pług, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnic. I badałem dokładnie muru Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przyjechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Duża mądrość. Jest bardzo dokładny w tym. Rasowy przywódca. Coś w nim było. Nie zgodził się na pewien stan. Zaczął
wołać do Boga. Powstało pragnienie, powstało objawienie, podjął decyzję, poszedł za tym i idzie dalej. Jest sam z tym zwierzęciem. Chodzi i ogląda rozwalone mury Jeruzalemu. Ciekawe, co mówiły mu okoliczności. Nie dasz rady. Ale on idzie. Jest przy tym mądry. Nie chce, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Zdaje sobie sprawę, że będą chcieli go zatrzymać. Że od początku powstanie silna opozycja, ale on jest mądry. Jest liderem swojego objawienia. Zwróćcie uwagę dalej. Po rozpoznaniu przychodzi czas na kolejny etap. Na wołanie i zmotywowanie ludzi. Nehemiasz od początku wiedział, że nie zrobi tego sam. Fizycznie jeden człowiek nie jest w stanie odbudować murów Jerozolimy. Ale to on pociągnął resztę. W 17-18 czytamy. Natomiast obecnie rzekłem do nich. Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nuże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, o słowach, jakie wypowiedział do mnie król, a wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. Nehemiasz, czterazowy przywódca, buduje wiarę ludzi. Dzieli się swoją wizją, swoim pragnieniem. Wielu z nich, zobaczcie, wielu z nich było to samo pragnienie. Tylko nie byli przywódcami i nie widzieli możliwości, żeby je zrealizować. Potrzebowali Nehemiasza. Natychmiast zareagowali, zobaczcie. My tu nie czytamy. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. Zabierzmy się do budowy. Proszę, wam to pokazuje jako ten zespół, gdzie są wspólne cele, wizje i kierunki. One w nich były. Oni też tego chcieli. To nie była tylko motywacyjna przemowa coacha. I zobaczcie, co oni robią. Tak, zabierzmy się do budowy, co to potwierdza. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Powiedzieli i od razu poszli robić. Zazwyczaj tak nie robię, żeby czytać taki długi fragment, ale przeczytam go teraz. I chciałbym, żebyście skupili się i zobrazowali sobie to w duchu. Nehemiasz przemówił do nich, zgodzili się i zobaczcie, co widzimy. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszi wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Poświęcili ją, wstawiwszy w niej wrota. Prowadzili budowę aż do baszty stół i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha. Obok zaś budował Zakur. A bramę rybną budowali synowie Hasenai. Opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i stworznie. Obok nich naprawiał Meremot, a obok naprawiał Meszula. Obok naprawiał Sadok. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa. Bramę staromiejską naprawiali Joda i Meszulam. Oni ją też opatrzyli w belki i stawili w niej wrota, zasuwy i stworznie. Obok nich naprawiał Meliatiasz, Gibeończyk i Jadon, Merenotyta oraz mieszkańcy Gibeonu i Mizpy. Obok nich naprawiał Uziel z bractwa złotników. Obok niego zaś Hananiasz z bractwa aptekarzy i ogrodzili Jeruzalem aż do muru szerokiego. A obok nich naprawiał Refajasz, naczelnik połowy okręgu jerozolimskiego. Obok nich naprawiał Jedajasz, naprzeciw swojego domostwa. Obok niego zaś naprawiał Hatusz. Następny odcinek z basztą pieców naprawiał Malkiasz i Haszu.
Obok niego naprawiał Szalum, naczelnik drugiej połowy okręgu jeruzalemskiego wraz ze swoimi córkami. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach. Oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i stworznie i wznieśli 1000 łokci muru, aż do bramy śmietniska. Bramę śmietnisk naprawiał Malchiasz, naczelnik okręgu Bet-Hakeren. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, zasuwy i stworznie. Bramę śródlaną naprawiał Szalum, naczelnik okręgu Mizby. On ją odbudował, nakrył dachem, wstawił w niej wrota, zasuwy i stworznie oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym, przy ogrodzie królewskim, aż do schodów wiodących z miasta Dawida w dół. Za nim naprawiał Nehemiasz, naczelnik połowy okręgu Bet-Szur, a naprzeciwko grobów Dawidowych i aż do sztucznego stawu i koszar wojskowych. Za nim naprawiali lewici, Rechum, obok niego naprawiał Haszabiasz, naczelnik połowy okręgu Kejla. Za nim naprawiali ich bracia, Banuj, naczelnik drugiej połowy okręgu Kejla. Naprawiał również obok niego Ezer, naczelnik Mizby, drugi odcinek od miejsca wrogu naprzeciwko wejścia do zbrojowni. Za nim naprawiał Baruch, następny odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliszaba. Za nim naprawiał Meremot, następny odcinek od drzwi domu Eliaszyba aż do końca domu Eliaszyba. Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy Doliny Nadjordańskiej. Za nim naprawiali Beniamin i Haszu naprzeciw swojego domostwa. Dalej naprawiał Azariasz obok swojego domostwa. Za nim naprawiał Binuj, następny odcinek od domu Azariasza, aż do rogu i do kąta. Dalej Palal, od miejsca naprzeciwko rogu i baszty górnej, wystającej z Pałacu Królewskiego i przy dziedzińcu straży. A za nim Pedajasz, aż do miejsca naprzeciw bramy wód na wschodzie i baszty, którą wystawała. Za nim naprawiali mieszkańcy Tekoa, następny odcinek od miejsca naprzeciwko baszty wielkiej, która wystawała aż do muru Efolu. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swojego domostwa. Za nim naprawiali Sadok naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, odźwierny bramy wschodniej. Za nim naprawiał Hananiasz i Hanun, odcinek następny. Za nim naprawiał Meszulam naprzeciw swojego pomieszczenia. Za nim naprawiał Malkiasz z bractwa złotników, aż do niewolników świątynnych i kupców naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Miejsce między narożnym balkonem a bramą owszą naprawiali złotnicy i kupcy. Co widzimy? Zespół. Widzimy zespół. Zespół, gdzie każdy zna swoje miejsce. Gdzie każdy zasuwa. Zobaczcie, to jest perfekcyjnie zorganizowany zespół. Każdy ma wyznaczone zadanie, wie, co ma robić. I każdy jest dobrowolnie zaangażowany do pracy. Zobaczcie, kto tam był. Kapłani, lewici, kobiety, złotnicy, aptekarze i wielu innych. I wielu innych. Jeden człowiek z objawieniem i wizją wyzwolił wreszcie siły do działania, ale mieli wspólne pragnienie, mieli wspólny cel. Jego rola była nieoceniona, ale to zespół musiał wykonać pracę. Zespół. Zespół. Lubię takie historie. Kiedyś traktowałem, że to są takie nudne miejsca w Biblii, gdzie trzeba szybko przejść, jakieś dziwne imiona, na których sobie język można połamać. Ale kiedy zacząłem myśleć o zespole, to bardzo szybko Duch Święty zaczął pokazywać mi właśnie takie fragmenty. Mówiąc, co widzisz? Co ty tam widzisz? Są trzy elementy, które muszą zaistnieć w dobrze funkcjonującym zespole. Tak spinając to wszystko klamrą. Pierwsza to chęć przynależenia do zespołu. W kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem dzisiaj wcześniej o zespole, czyli ten najwyższy poziom zjednoczenia, przyjaźń, wspólne cele, kierunki, tak, jedność myśli, jedność zdania. Ale decyzja na poziomie serca. Decyzja. Dwa. Przydzielone zadania zgodne z indywidualnym powołaniem.
z indywidualnym powołaniem, lub jeśli ktoś się jeszcze nie odczytał, zgodne z zapotrzebowaniem, które wyznacza przywódca, które jest potrzebne w danym czasie. I trzy, czynne wykonywanie tych zadań. Co to jest tak naprawdę? To jest praktyczna wiara w swoje powołanie i czynna służba w tym zakresie. To o to chodzi. Odnaleźć swoje buty. Uwierzyć, że one są moje. I w nich chodzić. W nich chodzić. Premier Martin Luther King. I have a dream. Mam marzenie, że takim zespołem będziemy się stawać cały czas na różnych odcinkach. Że tak jak oni tutaj odbudowywali Jeruzalem, tak my. My w Warszawie, my w Krakowie, my w Rzeszowie, my w Wałbrzychu, my w całej Polsce, my w całej Europie, my na każdym kontynencie, my jako zespół pójdziemy, będziemy poszerzać granice Królestwa, zaludniać niebo i demolować piekło. Amen. Amen.